dzisiaj pan wynik obstawia? Jak, pozytywny dla gości. Od kiedy pamiętam, to z Głogowa zawsze delegacja przyjeżdżała do nas, to fajne. Zawsze przyjeżdżają. Ale jakim stosunkiem bramek? Wystarczy 3. Zapytać, jak forma dzisiaj? Forma przed dzisiejszym meczem jest, wydaje się, w porządku. Nastawienie do dzisiejszego meczu, bo ostatnio wygrana. Wcześniej porażka z Kielcami chyba, nie? Tak, z Kielcami, ale chcielibyśmy przedłużyć tą pasę, zwłaszcza, że teraz są święta, jest przerwa i chcielibyśmy to zakończyć w dobry sposób. No, a ten mecz z Kielcami to wam nie wyszedł tak? Bo jednak Kielce za mocne, czy...? Nie no, Kielce za mocne zdecydowanie. No, Piotrków teraz 3 mecze z rzędu wygrane. Przegrają mecz u siebie, są po 3 zwycięstwach. Można powiedzieć, że są faworytami, ale zagramy jak najlepiej potrafimy. Doszły słuchy, że wy tu jakąś zorganizowaną grupą jesteście. Z jakiejś szkoły podobno. Tak. A skąd przyjęliście? Komunizm. Tam był bardzo fajnie, przyjemnie. Bardzo ciekawy powrót Stanisława Kopieja.
śpiewa do Piotrkowa, widać, że jest podwójnie zmotywowany. Nie, to jest chyba najlepszy mecz w pierwszej połowie w tym sezonie. Do tej pory chyba tak, i ważne, że nie goniemy wyniku jak zawsze, nie? Tylko jesteśmy do przodu. Tak, i widać, że Grzegorz Somut przeżywa drugą młodość. Gratuluję. Dzięki. A to już ostatni mecz w tym roku. W końcu, za dwa miesiące. Dzięki Bogu. Mam taką nadzieję, emocje były. Udało się wygrać, więc przezimujemy na 7. miejscu, tak mi się wydaje. Więc super i życzę wszystkim kibicom wesołych świąt.